tu przecież szok termiczny nam Aura zgotowała. Ja chciałam zacząć od nieco innej dziedziny, ponieważ pan nie tylko pisze literaturę kryminalną, nie tylko ją analizuje i opracowuje, pomagając nam zmagać się z tą materią literacką, ale w ogóle tropi pan, bardzo wiele tropi, jest pan chyba urodzonym detektywem, jak sądzę. Tropi pan różne przejawy kultury masowej, kultury popularnej. To dotyczy właśnie i literatury sensacyjnej, również zjawiska uprawiania różnego rodzaju fanologii, czy ja mogę takiego określenia użyć? Czyli zjawisko fanów różnych zjawisk, rzeczy i osób. I również jedną z fascynacji pana, jak sądzę, jest sport i zjawisko, futbol chyba tutaj ma szczególną rolę i sport jako zjawisko społeczne też odgrywał ważną rolę. Ja może właśnie od takiego pytania, przyznam, że ja nie jestem fanką sportu, natomiast właśnie od tego zagadnienia chciałam zacząć, tu się muszę posłużyć ściągawką. Pan Mariusz Czołaj uczestniczył w projekcie badawczym Stadion Miasto Kultura Euro 2012. Wydarzenie niedawne, ciągle jeszcze w naszej pamięci mocno istniejące i w pewien sposób cały czas rozliczane. Ja tutaj chciałam naszą rozmowę, czy pana pierwszą wypowiedź sprowokować takim oto stwierdzeniem z tego właśnie projektu badawczego. Dociekaliśmy, czy symbolika sportowa oraz to, co nazwaliśmy promieniowaniem stadionowym, wpływa na sposoby konstruowania i rekonstruowania tożsamości zarówno narodowej, jak i lokalnej. To jest, myślę, bardzo ważne zagadnienie i gdyby pan zechciał rozwinąć, bylibyśmy bardzo zainteresowani. Dobrze, proszę państwa, może zacznę od tego, że to jest taki trzyletni program badawczy, który zaczął się w roku 2011. I swoje zwieńczenie ma w tym sezonie. Opublikowaliśmy dwie książki. Jedną z naszych badań z roku 2011, a więc przed euro, i drugą z roku 2012, a więc no właśnie z tego czasu, tego eventu, prawda, święta, czy jakkolwiek tam na to, prawda, piłkarskiego, czy jakkolwiek jeszcze inaczej na to spojrzeć. Przy czym piłka nożna jako taka nas mało interesowała w tym wszystkim. Tak? Interesowało nas na przykład to, że nagle w wielu miejscach, nie wiem czy, nie wiem jak wygląda sytuacja w Koszalinie i chętnie swoją drogą się dowiem, natomiast w wielu miastach całkowicie powariowano, w tym sensie powariowano, że nagle pewnym poziomem aspiracji cywilizacyjnych, tak jak w latach 90. takim poziomem było stworzenie akwaparku na przykład, prawda? U nas jeszcze pusty, nikt go tam nie, nikt tam nie chodzi do tego akwaparku, chyba że jakaś tam sobota, niedziela albo coś tam się generalnie dzieje, a tak to od łogiem stoi i nikt tam nie pływa w tym, prawda, w tym całym akwaparku. Więc tak jak takim symbolem, powiedzmy 10 lat temu było tworzenie tych akwaparków, teraz nagle w wielu miejscach stało się budowanie stadionu. Budowanie stadionów, ale nie takich, wiecie państwo, stadionów z zadaszeniem. Ma być teraz tak, ma być nowocześnie i po europejsku, tak? No przykładowo, Elbląg, prawda, ma drużynę grającą w trzeciej lidze piłkarskiej i przy całym szacunku dla tego miasta nie sądzę, żeby ta drużyna kiedykolwiek zagrała w wyższej lidze, ale zwariowali absolutnie, tak? To znaczy, skoro jesteśmy miastem z aspiracjami, to my teraz nie będziemy budowali innych obiektów, by tak powiedzieć, które są obiektami o charakterze prestiżowym, tylko obiektem o charakterze prestiżowym jest ów stadion, który ma służyć owej trzecioligowej drużynie piłkarskiej, jak mówię, raczej nie sądzę, żeby coś więcej szczęśliwego ową Olimpię Elbląg spotkało. W związku z tym, na przykład interesuje nas to, do jakiego stopnia pojawienie się takich obiektów, prawda, coś tam zmienia, czy może coś tam zmienić, tak? Bardzo ciekawym przykładem jest Stadion Narodowy w Warszawie, z wielu powodów. Jeżeli państwo macie okazję przejeżdżać przez Warszawę, no to jest rzeczywiście obiekt, który widać, zwyczajnie po prostu widać, prawda?
To jest w gruncie rzeczy pewna wizualna przeciwwaga dla tego, co dzieje się po drugiej stronie Wisły, prawda? Dla Pałacu Kultury i innych obiektów o charakterze, powiedzmy, względnie jakoś tam symbolicznym, tak? To dla zawsze takiej zaniedbanej, gorszej, biedniejszej i tak dalej, tej Warszawy B właśnie, Warszawy prawobrzeżnej, praskiej, ten stadion staje się takim dosyć istotnym punktem odniesienia. Oczywiście bardzo ciekawe jest na przykład to, że od czasu, kiedy skończyło się to euro, nawet o centymetr nie zrobiono nic wokół tego stadionu. To jest betonowa dżungla, generalnie rzecz biorąc. Cała zieleń, całe te boiska, które były jakby dodatkowymi takimi boiskami, gdzie po prostu młodzież sobie grała w piłkę, to zostało zlikwidowane. Tak? Natomiast druga sprawa jest taka, że w tej chwili ten stadion staje się obiektem takiego spontanicznego, by tak powiedzieć, przejmowania w godzinach wieczornych przez młodzież, właśnie przez skatersów, przez rozmaite inne grupy, które niejako sami nadają pewien, znaczy jakoś utożsamiają się z tą przestrzenią, tak? To znaczy traktują ją już jako przestrzeń swoją. Więc generalnie rzecz biorąc, interesują nas te badania z punktu widzenia takiego, do jakiego stopnia, mówiąc najkrócej, sport może być takim rezonatorem, przepraszam może za niedobre czy brzydkie słowo, prawda, tutaj pewnych procesów społecznych, aktywności społecznej, może spontaniczności, a może i bez ruchu, a może i bez myślności, prawda? Dlatego, że najczęściej mamy i z jednym, i z drugim do czynienia w takich sytuacjach. Znamienne jest to, znów mówię o tym warszawskim przykładzie, ale on nie jest tutaj jakby szczególnie odosobniony, że bezradność tych, którzy rządzą miastem i bezradność tych, którzy zarządzają owym stadionem, bo oni naprawdę nie wiedzą, co z tym zrobić generalnie rzecz biorąc, ma całkowitą przeciwwagę w tym, że właśnie on jest opanowywany stopniowo właśnie przez tych dzieciaków, którzy tam sobie lubią po prostu pochazać w tych okolicach i dla których to się robi ich własna po prostu przestrzeń, jakiś taki ważny dla nich po prostu mentalnie punkt odniesienia. Tak? Czyli ten żywioł społeczny okazuje się na tyle silny, że nie poddaje się jakimś narzuconym z góry koncepcją wymuszając niejako własny sposób istnienia. Ja myślę, że w kontekście również i literatury kryminalnej, nie tylko pana twórczości, ta kwestia tożsamości, utożsamiania się z miejscem, czy tożsamości narodowej okazuje się sprawą szalenie istotną. I czy nie na tym właśnie opiera się na przykład fenomen niesłychanej popularności i niesłychanego zresztą rozwoju tego typu literatury w Szwecji i uwielbienia świata dla tejże literatury. Tutaj o instytucji fanów już wspominałam, ale znam sama osoby, dziewczyny, kobiety, które kochają Kurta Wallandera miłością bezwzględną u wybrzeży morskich. Rzeczywiście jest to świetna literatura. Nigdy nie wiedziałem, co kobiety widzą w tym facecie. No, coś widzą, ale my o innych mężczyznach też później porozmawiamy, bo jest o kim. Kilku takich bohaterów mamy. Ale właśnie ten fenomen skandynawskiej literatury, zresztą jak mogłam przeczytać, pan również należy do grona miłośników twórczości, na przykład Heliga Menkela, z którym zresztą ja nie przez literaturę jego twórczość sensacyjną jakby spotkałam się, ale pierwszym doświadczeniem była komedia Lufanty. No więc powiem w ten sposób, że Szwedom udała się rzecz niebywała w gruncie rzeczy, a to ten sukces szwedzki promieniuje na całą Skandynawię w oczywisty sposób. Mianowicie taka, że w gruncie rzeczy z kryminału zrobiono coś w rodzaju towaru eksportowego, prawda? Z jednej strony, a z drugiej strony pewnego rzeczywiście, tu się zgodzę, takiego znaku rozpoznawczego, tak? Po szwedzku kryminał, powieść kryminalna to jest dekar. A to się tak nazywa ten gatunek. I jeżeli Szwedzi mówią o takich elementach, które w jakiś sposób, prawda, coś tam mówią o Szwedach po prostu, tak? O tam, nie wiem, państwo opiekuńcze, socjaldemokracja, rozmaite samorządowe instytucje partycypacji, Volvo, IKEA, powieść kryminalna, ABBA. To są te znaki rozpoznawcze po prostu, tak?
tak? Niekoniecznie wszystkie tej najwyższej jakości, najwyższej szlachetności. Ależ one nie muszą być najwyższej jakości, prawda? Istotą jest to, że one stają się rzeczywiście tym wspólnym mianownikiem, który sprawia, że ludzie się po prostu utożsamiają, tak? Wiecie Państwo, mi kamień spadł z serca, jak zaczęto, jak przyszedł ten boom skandynawski i jak już się przewalił Mankell, który nawiasem mówiąc autorem jest nierówny, to też trzeba jasno sobie powiedzieć, są powieści, które absolutnie do czytania się nie nadają, prawda? Czy Chińczyk, który z jakimś traktatem bardziej politologicznym, prawda? Czy mózg Kennedy'ego ostatnio, to nie są udane powieści, no krótko mówiąc, no ale są takie, że dziękować, prawda? I tylko bić pokłony, tak? Mam na myśli O krok, Piątą kobietę, prawda? No to są absolutnie znakomite rzeczy. No więc dopóki wydawano tego Mankella, powiedzmy Håkana Nessera, absolutnie znakomitego autora powieści kryminalnych, prawda? No to człowiekowi się wydawało, że kurczę, no oni widocznie to jakoś, nie wiem, no genetycznie mają, tak? Że te kryminały takie świetne tłuką. Ale jak zaczęto wydawać tych tamten trzecią, czwartą, piątą ligę, to okazało się, że oni wcale tacy, by tak powiedzieć, en masse, niekoniecznie tacy znakomici muszą w tym wszystkim być. I jak wszędzie po prostu, tam gdzie mamy do czynienia no z, też i z pewną modą, no bo to trzeba sobie w oczywisty ale sposób. Ale czy my tu mamy do czynienia z taką sytuacją podobną, jaka była w przypadku Williama Whartona, którym Polska się o nie, zaczytywała? Zupełnie nie. Zupełnie nie, dlatego że rzeczywiście no, kryminał skandynawski no, w tej chwili, znaczy, ja się sam zastanawiam, może ja zacznę pisać jako, nie wiem, Åke Svensson albo ktoś, to od razu poziom czytelnictwa i sprzedaż książek mi skoczy, podejrzewam, prawda, tam generalnie to jest między taki zabieg, jak wiecie Państwo, prawda, tam, nie wiem, polscy autorzy, którzy pisali pod brytyjskimi pseudonimami, żeby tam, prawda, no ale to on jeszcze mistrz, prawda, w tym wszystkim, no, ale inni już niekoniecznie. Więc rzeczywiście to jest marka światowa, zwłaszcza, że przecież nie chodzi tylko o Szwedów, tak? Jak Państwo, jeżeli interesujecie się kryminałami, to wiecie, Norwegowie mają swojego gwiazdora, czyli Jonesbe, a także i Karin Fossum na przykład i paru jeszcze innych autorów. Człowiekiem, który zbiera w tej chwili najwięcej nagród w dziedzinie literatury kryminalnej, jest Islandczyk, Arnaldur Indridason. No, już piszący tak depresyjne, no ale jak się rzecz dzieje w Reykjaviku, no gdzie tam 2 godziny mają słońce czy coś, to jak ma być inaczej generalnie. No ale to już taki dół ciężki, ale rzeczywiście, no, islandzki pisarz, który jest absolutnym w tej chwili top of the top, jeżeli chodzi o literaturę kryminalną. I można by tak sobie wymieniać. Więc to nie jest tak oczywiście. Znaczy, Henning Mankell był w gruncie rzeczy numerem 2, prawda? Dlatego, że numer 1 to był sławny duet Per Wolle-Meisjeval z połowy lat 60. i pierwszej połowy lat 70., tak? Między innymi autorzy Śmiejącego się policjanta, Człowieka na balkonie, paru jeszcze innych znakomitych kryminałów, no generalnie takiego 10-ksiągu o Martinie Becku, prawda, takim policjancie ze Sztokholmu. I w gruncie rzeczy oni przetarli te ślady. Potem był Mankell w latach 90., który już, by tak powiedzieć, no te przetarte ślady wydeptał tak, że no z tego zrobiła się w gruncie rzeczy taka no, autostrada, prawda, dla autorów powieści szwedzkich, a także innych autorów skandynawskich. Ja tutaj celowo nie wspominam, proszę Państwa, Stiga Larssona i Millennium, też i z takiego powodu, że prywatnie nie przepadam akurat za Millennium. O ile uważam, że pierwszy tom jest całkiem okej, to te dwa pozostałe, no już
powiedzmy sobie, budzą mój dystans. Oczywiście argument, kontrargument jest bardzo prosty, no to drogi Czubaju, sprzedaj 40 milionów egzemplarzy, to wtedy sobie porozmawiamy, prawda? No ale tak można w gruncie rzeczy jakby rzeczywiście zamknąć ten temat. Są natomiast autorzy absolutnie świetni, tak? Ja Państwu bardzo polecam pisarza, który się nazywa Johan Theorin, zwłaszcza powieść Nocna zamieć. Rzecz dzieje się na Holandii, fale Bałtyku tam szumią, prawda, więc to tak, żeby tak... opustoszałe latarnie morskie ożywają nagle, coś tam się w nich dzieje. Bardzo ciekawa rzecz, zupełnie w dodatku taka nietypowa. I ja sobie myślę tak, że gdyby na przykład powiedzieć, czym jest Nocna zamieć Theorina, to bym powiedział, że to jest troszeczkę tak, jakby... tak jak jest druga część Dziadów, prawda? Dziady obrzędowe, prawda? To trochę tak, jakby sobie wyobrazić, że Mickiewicz pisze nie dramat, tylko pisze kryminał. To mniej więcej trochę tak... No ale wiesz, romantyzm, zresztą powieść Drozy wtedy zaczęła robić ogromną furorę. Bać się lubiliśmy, zawsze romantyzm nadał temu formę literacką. Mówimy o literaturze skandynawskiej, ale jednym chyba ze znaków tej współczesnej literatury kryminalnej jest to, że z jednej strony jest mocno zanurzona w lokalność, ale z drugiej strony przekracza wszelkie granice. I wspominał Pan o Piątej kobiecie Mantella, gdzie cała akcja zawiązuje się poza Europą. I my właściwie cały czas snujemy razem z narratorem, z działaniami Kurta Wallandera, próbujemy znaleźć te nici, które łączą bardzo odległe miejsca i bardzo odległe czasy. Znaleźć ten wspólny mianownik, który nam wyjaśni, o co chodzi z tymi koszmarnymi, zresztą potwornie wyrafinowany sposób dokonywanymi zbrodniami. Czyli z jednej strony mamy do czynienia z lokalnością, z drugiej strony z globalnością. Czy to jest taki znak czasu? No, w gruncie rzeczy tak, to znaczy ja myślę sobie, że z jednej strony jest tak, że pewien kontekst lokalny uwiarygadnia całą historię, prawda? Ja zawsze w takich sytuacjach lubię się odwoływać do przypadku, który nie jest wprost kryminalny, natomiast znakomicie by pasował do kryminału, a pochodzi od autora, który stosuje ten sam zabieg jakby często w innym gatunku. Mam na myśli Stephena Kinga i jego pewne opowiadanie, w którym mamy do czynienia z taką sceną, gdzie dwóch osobników ze sobą rozmawia, dochodzi do scysji między nimi. W pewnym momencie jeden gnie z wściekłością puszkę po piwie w dłoni i ją odrzuca. King jest bardzo ciekawym autorem także i z tego powodu, że sam pisze komentarze do swoich utworów, czy to jako właśnie posłowia, czy jako takie słowo odautorskie wstępne, gdzie często wyjaśnia, o co mu chodziło, prawda? I a propos tej sceny właśnie, jest komentarz Kinga, który brzmi tak. Mówi, otóż chodziło mi o to w tej scenie, żeby pokazać, że jeden z tych bohaterów jest stąd, a drugi nie jest stąd. Tak? To znaczy, jeden jest ze stanu Maine, gdzie King mieszka od zawsze, a drugi nie jest ze stanu Maine. A po czym to wiadomo, powiada King. Ano po tym, że w stanie Maine puszki po piwie są zwrotne. Innymi słowy, każdy normalny, zdrowy na ciele i umyślny mieszkaniec stanu Maine nigdy nie wykona takiego gestu, bo wie, że należy tę puszkę wymienić na inne dobro, prawda, tam na centy, czy pozbierać sobie i sobie, prawda, tamte. I to jest ów kontekst lokalny, prawda, który sprowadza się do tego, dobra, możesz sprawdzić czytelniku, czy ta opowieść, by tak powiedzieć, jest prawdopodobna. Ów kontekst lokalny sprawia, że mamy do czynienia z pewnym prawdopodobieństwem sytuacji. Z drugiej strony oczywiście mamy to, co mamy, to znaczy z jednej strony świat taki zglobalizowany i również przestępczości, prawda? Gdzie no, owa kwestia granic w gruncie rzeczy jest właśnie no, taka płynna, transparentna, czy w ogóle nawet nieistniejąca. No ale też mamy w gruncie rzeczy uniwersalne reguły gatunku, prawda, jakby globalne, tak.
To znaczy jednak jak czytamy kryminał, to czytamy kryminał z założeniem, że czytamy kryminał, a nie romans. Prawda? Że to... Też te wątki romansowe też i w pana twórczości się pojawiają, choć niekoniecznie zyskują, zostają skonsumowane, że tak powiem. No mnie to takie, wie pani, no już tam, to się pożal Boże, te jakieś te historie tam się wydarzają. Ale to wynika z tego, że ja nie umiem o seksie pisać. Także, jakby, przepraszam za wyrażenie, ale nie mam języka w tej sprawie. Ale tu od razu powiem, że może właśnie po tym moim takim dosyć dużą fascynacją tego typu literaturą w latach 90. ja się mocno zniechęciłam, trafiając na opowieści, które były, właśnie te wątki kryminalne, być może bardzo dobrze skonstruowane, ale były okraszane momentami, które właściwie nie wnosiły niczego do akcji. No, autor wykazywał się posiadaniem języka w tej materii, ale jakby nic z tego nie wynikało, natomiast wprowadzało to pewną konsternację. Tak, konsternację. Ja bym chciał, żeby takie sobie fajne jakieś kawałki przeczytać, natomiast gorzej, wiecie państwo, no, przepraszam, jeżeli się narażę, ale nie przepadam na przykład za Kamilą Legberg, której powieści są nagminnie czytane. No bo moim zdaniem to są właśnie, generalnie rzecz biorąc, kobieta pisze te 700-stronicowe powieści, prawda? Tam w tym wszystkim to tego kryminału, jakby to tak skompresować, to ze 100 stron może mniej więcej wszystkiego, tak? A reszta to tylko same problemy natury rodzinno-emocjonalnej, prawda? Które bohaterowie przeżywają. Ale oczywiście taki miks, prawda? Taka hybryda, by tak powiedzieć, no, gatunkowa najwyraźniej też ma swoich wielbicieli, no, skoro ich ma. To pan chyba w jednym wywiadzie z wywiadu powiedział, że w literaturze kryminalnej jest ważne to, żeby fikcję literacką, bo to jednak jest fikcja, te opisywane wydarzenia, choć nie zawsze. Zresztą okazuje się, że jeden z autorów no, wpadł jakby opisując przez siebie popełnioną zbrodnię na łamach powieści. Co jest bardzo powieściowe, nawiasem mówiąc. Bardziej powieściowe niż rzeczywiste. Ale być może życie w ogóle jest bardzo powieściowe, bardziej niż byśmy byli skłonni uznać. Ale właśnie, że ta fikcja literacka musi być bardzo mocno osadzona w bardzo konkretnej rzeczywistości po to, żeby właśnie uwiarygodnić bohaterów i to, co się z nimi dzieje. Myślę, że takim innym symptomem, który również i z pana książek można wyczytać, ja tutaj mam na myśli Cmentarne róże, jest wątek zbrodni popełnianych seryjnie. To zresztą też jest Jumankela w Piątej kobiecie. Że nie pojedynczy jakiś incydent, ale cała seria, która rządzi się bardzo określonymi prawami i właściwie okazuje się, i to też chyba w jednej pana wypowiedzi znalazłam zdanie, że nie tyle jest ważne, kto zabił, ale dlaczego. No to ja od razu powiem państwu tak, że seryjni mordercy ratują literaturę kryminalną w gruncie rzeczy, prawda? Dlatego, że seryjny morderca z istoty swojej morduje seryjnie, prawda? No więc trup ściele się gęsto co jakiś czas. A ponieważ jest seryjnym mordercą, to w gruncie czy z racji tej, że jest seryjnym mordercą, nie trzeba specjalnie argumentować, dlaczego jest on seryjnym mordercą i dlaczego w trup ściele się gęsto. Więc to troszeczkę rozwiązuje, by tak powiedzieć, problem i ręce autorom takich powieści. Natomiast zapomniałem coś, że chciałem powiedzieć. Ja tego nie pamiętam, co chciał pan powiedzieć, bo my się na nic nie umawialiśmy. Nie, ale było jasne. Ale coś pani powiedziała w drugiej części swojej wypowiedzi. No czy właśnie to zainteresowanie autorów powieści kryminalnych tymi seryjnymi morderstwami? A, no więc ja... No to jeszcze zanim o tym, postaram się już teraz pamiętać. No to wiecie państwo, to jest generalnie rzecz biorąc też tak. Jakiś tam parę lat temu miałem przyjemność poznać znakomitego amerykańskiego autora thrillerów, Jeffrey'ego Deavera, tego od Kolekcjonera Kości, paru tam jeszcze innych rzeczy i tak dalej, i tak dalej.
No i ja mówię, a słuchaj, ty piszesz o tych seryjnych mordercach, tamten, mówię, pewnie w Ameryce to macie tam, macie tam największy odsetek seryjnych morderców na świecie, no to pewnie wy macie jakąś taką traumę tam z tym związaną. No tak patrzy na mnie z takim politowaniem i mówi, wiesz co, mówi, Ameryka to duży kraj. Szansa, że na swojej drodze spotka się seryjnego mordercę, naprawdę jest znikoma, mówi. Ale i uwierz mi, nikt się tym specjalnie nie przejmuje, mówi. No ale oczywiście te powieści trzeba pisać. No więc to a propos właśnie takiego ułatwienia. Natomiast rzeczywiście, ja myślę sobie, że taka zmiana podstawowa, która dokonała się między literaturą kryminalną, powiedziałbym niegdysiejszą, a współczesną, sprowadza się do tego, że dzisiaj to już nie jest taka, czy to przede wszystkim nie jest taka gra między autorem i czytelnikiem, prawda, kto kogo, tak, przechytrzy tutaj, prawda, czy ty odgadniesz, prawda, czy nie odgadniesz. I kwestia tym samym, kto zabił, jest kwestią bardzo często drugorzędną. Bardzo często my na początku w ogóle wiemy, kto zabił i to nie o to w tym wszystkim chodzi, tak. Chodzi natomiast o to, jakie motywy do tego prowadzą, prawda? Jakie czynniki, tak? Zarówno, by tak powiedzieć, z takiego pola psychologicznego, jak i takiego pola socjologicznego, tak? Doprowadzają do tej eskalacji przemocy, tak? I jeżeli rzeczywiście byśmy popatrzyli sobie na literaturę kryminalną jako taki no, wziernik we współczesność, ale też taką literaturę diagnozującą, prawda? Taką, która po części zastępuje publicystykę, tak, ginącą w gruncie rzeczy w dzisiejszych czasach. Po części zastępuje coś w rodzaju takiego eseju socjologicznego, prawda, kulturoznawczego, psychologicznego, czy jakkolwiek jeszcze inaczej spojrzeć. No to właśnie dlatego ona zastępuje, że dostarcza odpowiedzi na tego rodzaju pytania. To znaczy podstawową, by tak powiedzieć, podstawowym śledztwem w powieści kryminalnej jest śledztwo dotyczące tego, co się dzieje z nami, co się dzieje z naszym społeczeństwem, prawda? No to jest to obsesyjne pytanie, które u Mankella się pojawia, ale u wielu innych autorów powieści kryminalnych także, prawda? I w gruncie rzeczy kwestia dotycząca tej zagadki, tak, staje się o wiele istotniejsza od samej, by tak powiedzieć, sprawy kryminalnej, chociaż oczywiście wiadomo, że od niej uciec nie można, no bo co to za kryminał bez zbrodni? Się podać. No. Z całą pewnością. Mówiłam, że porozmawiamy o paru konkretnych mężczyznach, bo tak się dzieje, że chyba taką pewnej tradycji powieści sensacyjnej możemy powiedzieć, że kreuje pewnych bohaterów. Ci najwięksi autorzy stworzyli postaci, które zaczynają żyć własnym życiem, które są mocno zakodowane w naszej świadomości, które w zasadzie w naszym przeświadczeniu gdzieś tam funkcjonują nieomalże jak osoby rzeczywiste, czyli zyskują jakiś taki wymiar realny swojej egzystencji. Oczywiście Hercules Poirot, o którym już wspominałam, Panna Markle, którą chyba lubię za to jej wścibstwo, a jednocześnie ciepełka i ten kolory angielskiej prowincji, który ma wielką siłę uwodzenia, co zresztą wydaje mi się, że wykorzystała w swojej powieści trafny wybór Joan Rowling. Mm-hmm. Pan ma na swoim koncie powołanie dwóch takich postaci, przy czym w jednym przypadku mamy z dosyć specyficzną sytuacją, bo właśnie mamy do czynienia z dwoma ojcami postaci, która to jest dosyć specyficzna sytuacja. Nie wiem, czy tu jakiś właśnie podtekst sensacyjno-patologiczny, ale myślę, że nie będziemy tego się dopatrywać, ale właśnie ta postać, która pojawia się w Różach Cmentarnych i wcześniej w Alei Samobójców, książka, którą napisaliście panowie wspólnie, pan Mariusz Czubek i pan Marek Krajewski. To nie jest jedyna i czy wyjątkowa sytuacja, choć nieczęsta, że powieść ma dwóch autorów. Jak pisze się w zespół powieść, a w dodatku powieść kryminalną i powołuje do życia bohatera, który ma szansę zyskać taką właśnie autonomiczną biografię? Wbrew pozorom nie jest to takie skomplikowane, ponieważ
kilka warunków musi być spełnionych, a warunek podstawowy, który musi być spełniony w tym wszystkim, jest taki, żeby ludzie, którzy decydują się pisać wspólnie, mieli dosyć podobne przekonanie dotyczące tego, o co im chodzi. Tak? Otóż w przypadku powieści kryminalnej tak szczęśliwie się składa, że zarówno Marek Krajewski, jak i ja wychodzimy z prostego założenia, że tym podstawowym, prawda, tym jądrem tej literatury ma być opowieść. Mamy nadzieję, że fajna, jak się nie uda, to nie fajna, no ale generalnie opowieść. Tak? To jest istota kryminału. To znaczy, to jest mniej więcej, wiecie Państwo, ja zawsze mówię, trochę podobno do takiej historii, w której mówimy, a teraz opowiem Ci pewną historię. No i opowiadamy komuś tę historię. Tak? No albo go bierze, albo nie bierze. Tak? No lepiej jak bierze. I to jest podstawa. Tym samym, jakby opowiedziana historia jest tutaj podstawą. Innymi słowy, żaden z nas nie sili się specjalnie na to, żeby być Dostojewskim, Joyce'em, prawda, Tomaszem Mannem albo kimkolwiek jeszcze. Mało tego, z naszego punktu widzenia, jeżeli tak do tego podchodzimy, fabuła jest nadrzędna w stosunku do środków, którymi się posługujemy. Tak? Krótko mówiąc, my nie jesteśmy Jurkiem Pilchem czy Dorotą Masłowską i dla nas język nie jest samoistnym bohaterem tekstu literackiego. Prawda? Tak jak na przykład dzieje się w ich powieściach i w wielu innych oczywiście autorów piszących tak zwaną prozę wysoką, prawda, takoż. Dla nas język jest materią, jest substratem, z którego my składamy pewnego rodzaju opowieść. Tak? No bo jeżeli my byśmy się zastanowili, czy czasownik ma być na końcu zdania, czy nie na końcu, i czy ma to być iskrzyć, czy skrzyć, i jak to zmieni sens naszego utworu, i co o tym pomyślą sobie, prawda, ci, którzy będą czytać, to w życiu byśmy dwóch akapitów nie napisali, a nawet pewnie jednego akapitu w tym wszystkim, prawda? Nie, tak się nie da. Natomiast da się w momencie, w którym przyjmujemy założenie, że pisanie kryminału w swoim podstawowym wymiarze jest czynnością o charakterze rzemieślniczym. Jest to literatura gatunków, która ma respektować pewnych reguł tego gatunku, albo ewentualnie ma naginać te reguły gatunku, ale jeśli tak można powiedzieć, to nagięcie powinno być kontrolowane, prawda? No trochę tak jak coś w rodzaju takiego poślizgu kontrolowanego, prawda? W samochodzie możemy tak to mniej więcej sobie wyobrazić. To wtedy się da to zrobić. A następnie rzecz jest dosyć prosta. To znaczy myśmy, tak jak to się w szkole generalnie dzieje, rozpisywali sobie nasze powieści na punkty, a potem przyjmowaliśmy zasadę taką. Dzieliliśmy się tymi kolejnymi scenami, ale w taki oto sposób, że po pierwsze, będziemy to pisali chronologicznie, czyli będziemy pisali od pierwszej sceny do ostatniej, a nie na takiej zasadzie, że ty piszesz tam od pierwszej do 40, a ja od 41 do 70. To raz, tak? A po drugie, że nad każdą sceną pracujemy wspólnie. Co to znaczy pracować wspólnie? No to nie jest też takie w dzisiejszych czasach skomplikowane. Generalnie polegało to na tym, że mniej więcej podzieliliśmy się pół na pół, jeżeli chodzi o... I to też nie w sposób jakiś taki ciągły, scenami, które będziemy inicjowali po prostu. Kto będzie pisał jakąś, by tak powiedzieć, taką demo wersję, taką wstępną wersję danej sceny. Tekst wędrował do drugiego, który dopisywał, skreślał, poprawiał, marudził i tak dalej, i tak dalej. Po czym się zdzwanialiśmy albo komunikowaliśmy jakoś inaczej. Tekst wracał do tego, który tę scenę inicjował i on nadawał jej po tej całej historii ostateczny kształt. Tak? No generalnie rzecz biorąc, chodziło w tym wszystkim o to, żeby uniknąć takiego zabiegu, gdzie te szycia będą oczywiste, prawda? I że będzie widać te szwy, prawda? Że do tego momentu ten, a od tego momentu ten, prawda? Że żeby właśnie tego rodzaju sytuacji uniknąć. Co oczywiście nie rozwiązuje wszystkiego, no bo i są takie różnice wynikające w ogóle, by tak powiedzieć, no nie wiem, no chyba w gruncie rzeczy ze sposobu myślenia o świecie. Tak, no dobrą sprawę, tak? Marek Krajewski
jest człowiekiem, który musi mieć taką narrację dopchniętą kolanem, jak ja to mówię. To znaczy, to generalnie jest tak, że jeżeli... A ja z kolei taką narrację, jakby to powiedzieć, nieco enigmatyczną, taką niedopełnioną, durszlakowatą, że się tak wyrażę. Tak? Na czym to polega? Polega to na tym, że jeżeli państwo postawilibyście nas przed takim problemem pod tytułem nasz bohater podchodzi do drzwi, to możecie być pewni, że jeżeli by to pisał Krajewski, to Krajewski napisze, że on podchodzi do drzwi wolnym albo szybkim krokiem, albo tak, albo inaczej, prawda, i tak dalej, i tak dalej. Sięga po klucze, puka, dzwoni, wyciera buty albo nie wyciera, naciska klamkę, ta klamka ustępuje albo nie ustępuje. Drzwi otwierają się, prawda, bezszelestnie albo skrzypiąc i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ja wychodzę z założenia, że jeżeli mamy sytuację X, podchodzi do drzwi i zakładając, że za tymi drzwiami nie czai się ktoś zły, prawda, i tak dalej, i tak dalej, to czytelnik sobie sam dopowie, ponieważ kwestia otwierania drzwi no należy do takich praktyk, gdzie, by tak powiedzieć, każdy z nas jest przećwiczony jakoś w tej sprawie. Tak. Pamiętam doskonale właśnie sytuację z Alei Samobójców, kiedy Krajewski do mnie zadzwonił i mówi: słuchaj, napisałeś, że nasz bohater siedzi w galerii handlowej, pije kawę, patrzy na przechodzącą kobietę i napisałeś, że ona nie odwzajemniła uśmiechu. A gdzie tam jest, że on się do niej uśmiechnął? Na co ja mówię, mój drogi, czasownik odwzajemnić ma to do siebie, że odwzajemnić można coś, co nastąpiło w przódy, prawda? No więc czasownik odwzajemnić implikuje, że on się do niej uśmiechnął w tym przypadku, tak? Ona nie odwzajemniła. A ona w tym przypadku nie odwzajemniła, mogłaby, ale nie odwzajemniła owego uśmiechu. On mówi, nie, to trzeba napisać, że on się uśmiechnął, a ona nie odwzajemniła uśmiechu. I odbyliśmy jakąś absurdalną, długą rozmowę telefoniczną w tej sprawie. No siłą rzeczy, oczywiście wymagało to pewnego kompromisu, który był, który sprowadza się do tego, że ja zasadniczo starałem się skracać to, co pisze Krajewski, a Krajewski wydłużał to, co ja pisałem, więc tak to mniej więcej wygląda. Myślę sobie, że ten zgniły kompromis... Zaowocował książkami w takiej bardzo przyzwoitej objętości, żeby pozostawić lekki niedosyt, broń Boże, przesyt. No więc tego się trzymajmy w każdym razie, tak? Natomiast jak mówię, zawsze jakiegoś rodzaju problem jest, ale dla ludzi, którzy, by tak powiedzieć, piszą, prawda? To znaczy, wiedzą, że pisanie jest uprawieniem pewnego zawodu, tak? Pisanie nie polega na tym, że człowiek czeka, aż spadnie na niego natchnienie, bo ono raczej generalnie nie spada. Tylko no, tekst trzeba wysiedzieć, prawda? I wielki polski poeta Władysław Broniewski miał rację mówiąc, że najważniejszą częścią ciała pisarza jest zicen charakter, by się tak wyrazić, prawda? I rzeczywiście jakby trzeba mieć na czym siedzieć, bo to trzeba wysiedzieć sobie. I no nie ma bata, prawda? No, to się samo nie napisze. Trzeba ileś tych parę godzin dziennie przynajmniej na to poświęcić. Trzeba to robić systematycznie. To jest taki sam zawód jak każdy inny generalnie, rzecz biorąc z tego punktu widzenia. No tylko, że idzie się, by tak powiedzieć, do pracy siedzącej w taki sposób, że tak się za daleko nie trzeba nachodzić może akurat. No ale nie tylko siedzącej, bo na przykład właśnie w Twentarnych Różach przywoływane są różne zdarzenia kryminalne, morderstwa z przeszłości, bo panowie odwołujecie się do rzeczywistych zdarzeń, na których bazują już te fikcyjne zbrodnie popełniane przez mordercę powieściowego. I chciałam zapytać o to, czy najpierw był pomysł, żeby taką właśnie zasadę konstrukcyjną przyjąć, czy najpierw było wertowanie akt sądowych, policyjnych i
zapoznawanie się właśnie z tym, co zdarzyło się w przeszłości. Tam nic nie wertowaliśmy akurat. No, natomiast pojechaliśmy do Władysławowa, ponieważ róże cmentarne dzieją się we Władysławowie. Trochę w Darłowie. Troszeczkę w Darłowie, ale podstawowy zręb akcji dzieje się Darłowo, to ze względów na konotacje rodzinne Marka Krajewskiego. Ja sam, nawiasem mówiąc, w jednej z moich powieści również umieściłem Darłowo, bo chciałem zostać ewentualnie honorowym obywatelem tego miasta, ale na razie się do mnie nie odezwali w tej sprawie, więc trudno. Natomiast pojechaliśmy przede wszystkim na badania terenowe do Władysławowa, które były bardzo owocne, muszę Państwu powiedzieć. I zresztą myślę, że były ciekawe dla, jakby nie tylko dla nas, ponieważ widok dwóch facetów chodzących po plaży z jakimiś notesami i zastanawiających się dosyć głośno nad tym, gdzie mają się znaleźć zwłoki, w którym miejscu. Ułożone zresztą w sposób specyficzny. Ale wśród rozłożonych plażowiczów, no to też taki widok niecodzienny może, prawda? Ja muszę powiedzieć zresztą, że to było bardzo dobre doświadczenie, dlatego że te pierwszego dnia nasze badania terenowe nie bardzo nam wyszły, bo żeśmy nadużyli alkoholu po prostu. Natomiast co nasze, to nasze, prawda? To znaczy w tym sensie, co nasze. No, zauważyliśmy, że wszystkie napotkane na naszej drodze barmanki otwierają puszki z piwem za pomocą noży, widelczyków, łyżeczek i tak nie dalej. Nie można inaczej, kiedy ma się tips. Dokładnie tak. I myśmy napisali pół zdania w powieści o tipsach władysławowskich barmanek. Jesteśmy cholernie dumni z tej połowy zdania, ponieważ to bardzo właśnie uprawdopodabnia całe zdarzenie i nadaje ten lokalny kolor. Podobnie jak na przykład kwestia porannego grodzenia plaży, prawda, za pomocą parawanów, żeby wydzielić teren. Natusiowie, którzy jadą pierwsi. Tak. Taki osadniczy jakiś taki atawizm, prawda, odzywający się gdzieś tam. I to grodzenie plaży jest niesamowite zupełnie, także dla mnie jako antropologa zresztą to w ogóle bardzo ciekawe obrazki do obserwacji. Natomiast tutaj żeśmy się troszeczkę nachodzili po prostu, tak. Z akt nie musieliśmy specjalnie... No, ale właśnie szczegóły tego, co zrobił Martwicki i inni... A to żeśmy sobie znaleźli, to sobie poradziliśmy bez akt sądowych. Jest na ogół dosyć dobra literatura przedmiotów w tej sprawie, nie jest to takie skomplikowane. Natomiast rzeczywiście wychodzę z założenia, że autor powieści kryminalnych w pewnych sprawach mylić się nie może. Tak? To znaczy w pewnych może, bo nikt nie jest doskonały i każdemu jakaś tam skucha się zdarza, ale w pewnych nie powinien, prawda? To znaczy, jeżeli jestem w Opolu i w pewnym momencie jeden z panów, którzy są na tym spotkaniu, podnosi rękę i mówi: tak, drogi pan, napisał pan, że w latach 60. W składzie Odry Opole w ataku grał Gajda. Otóż, myli się pan, Gajda był obrońcą. Mówi, niech pan swojej przyszłości sprawdzi to wszystko, mówi dokładnie, a jak pan nie wie, to niech pan się skontaktuje tutaj, prawda? Skucha, to znaczy, ja już wcześniej wiedziałem, bo ale post factum dowiedziałem, że Gajda nie był napastnikiem, ale to jest błąd, który, by tak powiedzieć, przyjmuję z satysfakcją w tym sensie, że bardzo się cieszę, że czytelnicy czytają czujni są i czytają wnikliwie, prawda? Albo na przykład, gdy czytelnik do nas pisze maila przy okazji Alei Samobójców, generalnie chwaląc nas za rozmaite rzeczy, mówiąc o tym, że pub, o którym piszemy, 3 miesiące przed tym, jak dzieje się akcja naszej powieści, zmienił nazwę, ale no, mogliście akurat tego nie wiedzieć. Mówi, ale jednej rzeczy, mówi, nie mogę panom wybaczyć. Mianowicie, wasz bohater przemieszcza się z punktu A do punktu B i zajmuje mu to 15 minut. Mówi, toż to musi być 80-latek, o dwóch kulach przynajmniej, żeby to mu tyle czasu zajęło, bo to się przechodzi w 5 minut. No, oczywiście autor kryminałów może być, no ale on przystanął po drodze na przykład, prawda? Ale to trzeba napisać, na coś zapatrzył, tak? No ale rzeczywiście
akurat wówczas mapą się posługiwaliśmy i jakoś widocznie niedobrze to... Niedobrze chyba po prostu odczytaliśmy tę odległość, tak? No ale dobra, to są takie rzeczy, które, mówię, każdemu się zdarzają i takie wtopy są całkiem fajne. Jak mówię, z tego punktu widzenia, że potem czytelnicy to wytkną, a my możemy to poprawić w następnym wydaniu. Nie, panowie, możecie powiedzieć to specjalnie, żebyśmy wiedzieli, czy czytacie państwo uważnie, bo jak wiemy, w Polsce jest kłopot z czytaniem ze zrozumieniem. To mamy doskonały sprawdzian, prawda? Bywa nie najgorszy. Jakkolwiek ja w te takie katastroficzne tony bym całkowicie nie popadał tutaj, jeżeli chodzi o to. O kwestię czytelnictwa, ale to już jakby osobny zupełnie temat. Natomiast autorowi kryminałów nie wypada mylić się w innych zupełnie sprawach. No, to znaczy nie wypada mu się mylić w kwestiach branżowych, by tak się wyrazić. Tak? Dlatego ja zawsze korzystam z pomocy na przykład mojego nieocenionego doktora Jakuba Trynki, medyka sądowego z Wrocławia, nawiasem mówiąc. Dzięki Markowi Krajewskiemu zaprzyjaźniłem się, mogę tak chyba powiedzieć, z doktorem Jakubem Trynką. No bo uważam, że autor kryminałów w kwestiach medyczno-sądowych mylić się nie powinien. No tak, a wiedzę trzeba mieć ogromną, a nikt nie jest omnibusem. No, ja pamiętam doskonale, gdy pisałem właśnie, no, wolę raczej wersję 21-37 niż 21-37, ale jak go zwał, tak go zwał. Natomiast, pamiętam, napisałem do doktora Trynki z prośbą, żeby wyjaśnił mi, jak to się kogoś dusi za pomocą torby foliowej. No i tak cisza zapadła, tak. Nie ma żadnego, nie dzwoni, nie pisze, no ale w końcu pisze, po dłuższym czasie, prawda, doktor Trynka napisał, co zresztą świadczy o pewnym też zmyśle literackim, ponieważ napisał mniej więcej tak, zaczął tak, że mój drogi, przepraszam, że ci nie odpisywałem, ale nie chciałem ci psuć przyjemności spożywania pokarmów świątecznych, bo to rzecz się działa tuż przed jakimiś świętami. A teraz do rzeczy. Jeśli chodzi o duszenie torbą foliową, na ogół odbywa się to tak, punkt pierwszy. I w punktach miałem detalicznie wypisane rozmaite kwestie. Dowiedziałem się z tego między innymi, że duszenie torbą foliową jest bardzo podobne z psychologicznego punktu widzenia do metody stosowanej przez wszystkie służby specjalne na świecie, ładnie po polsku zwanej waterboardingiem, czyli podtapianiem. Ponieważ efekt psychologiczny jest w jednym i drugim przypadku jak bardzo, bardzo zbliżony. Natomiast doktor Trynka jednocześnie napisał o wielu różnych innych sprawach, które mnie nie interesowały, ale jego na przykład zainteresowały przy tym wszystkim. No, na przykład dowiedziałem się, że duszenie za pomocą torb foliowych było jednym z podstawowych sposobów uśmiercenia w Kambodży. W czasach Pol Pota, prawda, i Czerwonych Kmerów, tak? I w ten sposób pozbywano się tych, których reżim Pol Pota chciał się pozbywać. Tania, skuteczna metoda, prawda? No trochę rękodzielna, no ale po taniości, by tak powiedzieć. Nie wiedziałem o tym. Jak się dowiedziałem, to jakiś taki drobiażdżek kambodżański wprowadziłem. Taki absolutny drobiażdżek, ale no, żeby coś tam się generalnie takiego znalazło. Krótko mówiąc, nie można się mylić, tak, w takich sprawach. No, czasami jest tak, że warto wiedzieć, jak jest tak, ale można zrobić troszeczkę wbrew, tak. Mianowicie, na przykład, w przypadku powieści z Markiem Krajewskim, nasz bohater posługuje się dyktafonem i nagrywa swoje myśli na dyktafon. Nasz policjant, z którym konsultowaliśmy te powieści, mówi nam tak, wiecie co, mówi, w życiu nie spotkałem takiego policjanta, który by się nagrywał na dyktafon. W miasteczku Twin Peaks. No więc, mówi, to jakiś głupi policjant. Na co mówił, ale w miasteczku Twin Peaks tak było, prawda? I Kyle MacLachlan grający tego agenta FBI właśnie się nagrywał, prawda? No i tak nam się podobało to, i tak nam zapadła w pamięć, prawda, te sceny, kiedy on sobie właśnie gada do tego dyktafonu, że stwierdziliśmy, że nawet jeżeli jest to niewiarygodne z punktu widzenia takich praktyk zwyczajnych, prawda, policyjnych. Ale takie małe dziwactwo może też uprawdopodobniać
postać. Być może tak, ale po prostu stwierdziliśmy, że zostawiamy to, tak? Proszę bardzo, no. Bierzemy na klatę w tym przypadku. Także dobrze, krótko mówiąc, mieć fachowców, z którymi można się skonsultować, i autor kryminałów powinien dbać o nich i ich dopieszczać od czasu do czasu. No ja muszę dopytać jeszcze w sprawie Jarosława Patra, tak? Bo to zdaje się w ten sposób trzeba odmieniać nazwisko, nie Patera, tylko Patra, tak? To Krajewski się uparł. Zresztą wiecie Państwo, pisanie we dwóch ma tę piękną zaletę, że ja zawsze mówię, że wszystko, co złe w tych książkach, to jest kwestia Krajewskiego właśnie, prawda? No i jedna z paskudnych cech bohatera, sam pan Marek Krajewski się przyznał, podobanie do hazardu, to właśnie on zaszczepił swój... No Marek trochę demonizuje akurat, jeżeli chodzi o swój stosunek do hazardu. Ile z ojców założycieli Jarosław Pater wziął? I co od kogo? Czy ja wiem, czy on coś od nas wziął? Szczerze powiedziawszy, mam nadzieję, że niewiele. No, tak. No i sympatyczny gościu. No właśnie, raczej chyba nie, bo miał być taki antypatyczny właśnie. Czyli synek się nie udał. Znaczy, no to źleśmy go może wychowali nie tak jak należy, prawda, w tym przypadku. Ale nie, tutaj bez przesady, to on nie jest jakoś tam specjalnie naznaczony. Myślę sobie nad naszymi i cechami. Jakkolwiek oczywiście powiem w ten sposób, że wiadomo, że każdego porządnego polonistę uczy się tego, że istnieje całkowita odrębność świata literackiego od świata zewnętrznego i nie należy mieszać autora z tworami tegoż, prawda, autora. Otóż proszę Państwa, jako człowiek piszący... No, jest to biograficzna, jak, jak,